Państwu e, bardzo miło. E, dziękuję za ciepłe przywitanie. E, nie z, ma sensu e, próbować w ciągu pół godziny nauczyć państwa całego kodeksu spółek handlowych i wszystkich aspektów, które są przydatne prawnikowi w pracy nad umową inwestycyjną za to, tym bardziej, że jak się nie jest fachowcem, to taki dokument jest niesłychanie trudny do przebycia i do takiej analizy, która pozwala wyciągnąć wszystkie potrzebne wnioski. Dokumentem natomiast, którym się można posłużyć, nie będąc prawnikiem, żeby ustalić sobie podstawowe, istotne kwestie, jest term sheet. i dlatego właśnie do term sheetu chciałem się odnosić. Jako takiego dokumentu zakładającego czy prezentującego podstawowe Założenia podstawowe, punkty do umowy inwestycyjnej, do waszego ewentualnego dealu z inwestorem. Yy, przy czym, druga, mój cel, taki, którym chciałem tutaj osiągnąć i który mam nadzieję, państwu będzie pomagał w przyszłości, yy, polega na tym, żeby spróbować podać wam trochę wskazówek, jak rozmawiać z własnym prawnikiem. O co pytać, czego oczekiwać, yy, jak zadaniować. Własnego prawnika przy tego rodzaju pracy. Ponieważ właśnie mam strasznie mało czasu, a, a mógłbym tutaj co najmniej cało semestralną na ten temat mieć prezentację dla Państwa jak na studiach, to będę dość szybko przechodził przez kolejne slajdy. Um. Tak. Jaki powinien być term sheet umowy inwestycyjnej? Proszę Państwa, od tego sobie wyjdźmy, bo, bo właśnie potem będziemy starali się omówić kilka takich elementów term sheetu, które występują prawie zawsze. Term sheet powinien być względnie kompletny. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy tak ukształtować ten dokument, który razem z inwestorem ewentualnym ustalacie, żeby jak potem przyjdzie umowa, która na tym ten szczycie miała być oparta, to żeby nie było takiej niespodzianki, ale jak to? Przecież w ogóle o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Oczekujcie i od swojego prawnika, i od drugiej strony, że term szczyt, o którym będziecie rozmawiać, term sheet, który będziecie podpisywać, będzie zawierał wszystkie istotne elementy waszego przyszłego dealu. Nie jest to wcale takie proste i te niespodzianki są zawsze występują, bo. I term sheet z siłą rzeczy jest dokumentem skrótowym. To jest dokument, który jest streszczeniem. Czasami punkt, który ma trzy słowa w umowie inwestycyjnej, zamieni się w trzy strony tekstu albo w trzynaście stron tekstu. W związku z tym każdy może te trzy słowa zrozumieć inaczej. Zadanie polega na tym, żeby jednak starać się na etapie omawiania term sheetu z inwestorem i podpisywania term sheetu z inwestorem. Wzajemnie się zrozumieć, czyli pozwolić sobie na wpisanie w ten term sheet dokładnie tego, czego strony potem wzajemnie będą od siebie oczekiwać. No to siłą rzeczy to musi być też względnie szczegółowe. Właśnie hasło pod tytułem, zaraz będziemy o tym mówić, Draga Long, takie pojęcie z angielskiego, konstrukcja umowna e, występuje bardzo często w umowach inwestycyjnych. Jak wrzucicie w term sheet hasło, że będzie draga long, to w zasadzie nic nie, uradzi, nie uradziliście, bo jest to tak ogólne hasło, że jeszcze nic nie wiadomo. Potem dopiero chociaż trochę szczegółów pozwala zgadnąć w przyszłości, co przyjdzie od tego inwestora w postaci projektu umowy inwestycyjnej, czego się można spodziewać. No i tutaj będę swoją profesję zachwalał, ale nie dlatego, żeby. Nie z czystej próżności czy zachłanności, a dlatego, że to się rzeczywiście przydaje. To znaczy, term sheet zbudowany wyłącznie przez biznesmenów, to znaczy przez Was i yy, przedstawiciela inwestora, bez przynajmniej takiego rzutu okiem ze strony prawnika, nie będzie miał. Yy, no nie będzie miał wszystkich zalet, które może mieć. Nie będzie mianowicie właśnie sprawdzony prawnie, czyli hasła, które potem zostaną zamienione w umowie inwestycyjnej na coś bardzo konkretnego i które w waszych uszach brzmią zupełnie neutralnie. Ograniczenie zbywania udziałów. No, jakieś ograniczenie zbywania udziałów, ale jakie? Jak skonstruowane? Jak zabezpieczone? Cokolwiek więcej. Z Tego bezprawnika nie zapiszecie nawet w tym uproszczonym dokumencie, jakim jest term sheet. Żeby się rozumieć z własnym prawnikiem i żeby też rozumieć dokumenty, które będą wam przedkładane do podpisania, zapewne już część z Państwa widziało umowę inwestycyjną. Kto z Państwa podpisał kiedyś umowę inwestycyjną, taką z funduszem inwestycyjnym? No, już parę osób ją taką miało, więc Państwo wiecie, że. Jak się właśnie już jest ten, ten closing, jak to się ładnie mówi po polsku i, i jest podpisywanie dokumentów, to tam bardzo trudno jest w stu stronach, prawda, się zmieścić. Raczej ostatnio bliżej 200. I raczej to rośnie, a nie spada. Poziom komplikacji robi się dość absurdalny. To po części wynika z komplikowania się przepisów, po części z, z takiej maniery troszeczkę niekoniecznie zdrowej, żeby regulować wszystko, co się da. E Powinniście Państwo jakby rozróżniać kilka kwestii. Może ja je najpierw wyświetlę, a potem będę po kolei omawiał. Takie pojęcia jak nieważność, bezskuteczność i sprzeczność z umową to, jest, to są zupełnie różne pojęcia. Tak? Znaczy w moich uszach to są zupełnie różne rzeczy. A w uszach osoby, która nie jest prawnikiem, mogą się wydawać w zasadzie synonimami. Tak? Jakaś umowa jest nieważna, albo jest nieskuteczna, albo coś jest sprzeczne z umową. No to samo. Otóż nie. I teraz, żebyście wy umieli czytać nawet term sheet, a zwłaszcza umowę inwestycyjną, którą dostaniecie, to musicie rozróżniać te pojęcia. Przynajmniej w podstawowym zakresie. Otóż zapis jest nieważny, zapis umowy, klauzula umowna. Czy w umowie spółki, czy w umowie inwestycyjnej jest nieważny, jeżeli jest sprzeczny z ustawą. Tak sobie to uprośćmy. Czyli krótko mówiąc, prawo nie dopuszcza, żeby jakaś klauzula się w umowie znalazła. Przykładowo, nie można napisać w umowie spółki ZO, że y, zmianę umowy spółki będziemy przegłosowywać większością 50% plus 1. Ponieważ kodeks mówi, że mają być dwie trzecie i nie można dać mniej. Jeżeli zapiszemy sobie, że będzie mniej, to taki zapis jest nieważny. Nie da się go zastosować. W pewnym sensie, jakby to możemy można powiedzieć, że mamy święty spokój, to znaczy, to jest nieważne, nic się z tym nie da zrobić, koniec kropka. Nie ma powodu nawet zabezpieczać głupich zapisów, które są nieważne, no bo ich się nie da wykonać. Zupełnie inna sytuacja jest z hasłem bezskuteczność. Zdarza się, mianowicie, że jakaś operacja, jakaś transakcja, jakaś umowa jest ważna, ale nieskuteczna. I kluczowe w takim kluczowym. Taki świetny przykład, który jest no, też wcale nie taki oczywisty, niełatwy do zrozumienia, ale w umowach inwestycyjnych bardzo charakterystyczny. Mianowicie e, może jeszcze taką ogólna uwaga, jeżeli macie jakieś, jakąkolwiek rzecz, krzesło jest waszą własnością, to to krzesło jest zbywalne. Każdy może od was je kupić, każdemu możecie je sprzedać. Jeżeli się ze mną umówicie, że tego krzesła w tym roku nie sprzedacie. A potem je sprzedacie, to ta umowa jest ważna i jest skuteczna. Ktoś kupi krzesło. Ja będę wkurzony na Was, że sprzedaliście krzesło, obiecywaliście, że nie sprzedacie. Jeśli natomiast w umowie spółki napiszemy, że w jakichś tam okolicznościach nie wolno sprzedać udziałów, albo że wolno sprzedać udziały tylko za zgodą zarządu spółki, i wspólnik sprzeda te udziały, nie pytając zarządu spółki, to jego umowa sprzedaży udziałów będzie ważna, ale nieskuteczna wobec spółki. Będzie to taka schizofreniczna sytuacja, w której ktoś kupił udziały, ale nie został wspólnikiem, bo spółka mówi, ja tego nie uznaję. Nie interesuje mnie ta umowa, ona jest sprzeczna z umową spółki, więc jest nieskuteczna. To ma, proszę Państwa, jakby doniosłe znaczenie, jak umawiacie się z inwestorem, gdzie temat udziałów, przenoszenia udziałów, podwyższenia kapitałów jest absolutnie kluczowy, jest super istotny. Więc wszystko, co jest zapisane w umowie spółki na temat przenoszenia udziałów, jeżeli zostanie potem naruszone przez wspólnika, czy to przez Was, czy przez inwestora, czy przez innego wspólnika, małego na przykład jakiegoś, będzie prawdopodobnie nieskuteczne. I no, trzeba to pojęcie rozumieć. Jeśli natomiast w umowie spółki ani słowa na ten temat, na temat zbywania udziałów. Wyobraźmy sobie, w każdej umowie inwestycyjnej, która przenosi się na umowę spółki, jest mnóstwo zapisów o zbywaniu udziałów. No ale gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że nie ma tych zapisów. Mamy zatem umowę spółki, która niczego nie ogranicza, jeśli chodzi o zbywanie udziałów. Ale mamy umowę inwestycyjną, waszą umowę z inwestorem, w której obiecujecie inwestorowi przez następne 3 lata nie sprzedacie swoich udziałów. Albo on wam obiecuje, że nie sprzeda. Dzwoni telefon i dowiadujecie się, że właśnie sprzedał. Wtedy mamy ten trzeci punkt, sprzeczność z umową, sprzeczność ze zobowiązaniem. Jest to umowa ważna, bo wolno sprzedawać udziały, jest skuteczna, bo umowa spółki nie zabraniała sprzedawać udziałów, jest natomiast sprzeczna z waszą umową. Wspólnik wasz naruszył umowę, sprzedał udziały, chociaż obiecywał, że nie sprzeda. Eee, co z tym można zrobić? No właśnie. Otóż ogólna zasada polskiego prawa cywilnego jest taka, że jeżeli ktoś naruszy umowę, to powinien zapłacić odszkodowanie. Jak dochodzić od wspólnika odszkodowania za to, że sprzedał udziały? Jest to niesłychanie skomplikowane. Marne szanse w sądzie, w którym i tak trzeba spędzić 5 lat, żeby w ogóle coś popróbować. I dlatego właśnie taka sytuacja, że macie jakieś zobowiązanie, które nie jest poparte żadną sankcją, a jego naruszenie nie będzie ani nieważne, ani niebezskuteczne, jest nic nie warte. Jest wiele umów inwestycyjnych i już miałem do czynienia z wieloma przedsiębiorcami, którzy przyszli i powiedzieli, mam tu w umowie napisane, że to, to, to i to miał mi gwarantować, obiecał, że tego, to zrobi, a tego nie zrobi. I nie dowiózł, albo działał w ogóle sprzecznie, z premedytacją, świadomie. Co ja mam z tym zrobić? I na to nie ma metody tak naprawdę, poza tym jakimś zupełnie fikcyjnym procesem cywilnym, bo nie było ani kary umownej, ani żadnej sensownie zapisanej sankcji, która by pozwoliła wyegzekwować y, jakiś, jakiś, właśnie rodzaj sankcji, albo która by zniechęciła drugą stronę do naruszenia zobowiązania. Jak będziecie rozmawiać ze swoim prawnikiem o umowie inwestycyjnej, to pamiętajcie o tym rozróżnieniu, i pamiętajcie, że każde zobowiązanie, jeżeli jak, jakiekolwiek jest zobowiązanie, zakaz czy nakaz, y, musi być zawsze pytanie, co jeśli to nie zostanie zrealizowane co jeśli to zostanie naruszone i jeżeli odpowiedź jest taka no możemy pójść do sądu odszkodowanie, to znaczy że to jest pusta deklaracja a propos rozmowy z prawnikiem tak właśnie brzmi pytanie które każdy prawnik zadaje swojemu klientowi jak pan jak pani chce żeby było i tu, w, w obszarze spółek, jest to y, zawsze aktualne. To znaczy, y, to jest taka dziedzina prawa, która jest bardzo elastyczna. Tutaj naprawdę można sobie na bardzo wiele po, pozwolić. Jakbyście chcieli, nie wiem, konstruować umowę o pracę, to tam wszystko wynika z kodeksu i pole manewru jest miniaturowe. Jeśli chodzi o prawo spółek, Układanki najróżniejsze, co będzie w przyszłości z kapitałem zakładowym, kto do zarządu, a kto do rady nadzorczej, w takim roku, w takim, w zależności od wyników, w zależności od czegoś, można bardzo wiele rzeczy zapisać i na bardzo wiele rzeczy się umówić. Więc, jeżeli coś chcecie osiągnąć, macie pomysł jakiś, to zapytajcie prawnika, jak to zrobić, bo bardzo wiele rzeczy jest możliwych. Ale. To jeszcze za chwilę. Pamiętajcie o jeszcze jednej takiej zasadzie, która jest, no moim zdaniem, się sprawdza coraz częściej. Im bardziej skomplikowane są umowy, tym częściej okazuje się, że są niewykonalne. Miałem niedawno do czynienia z umową, w której, którą skonstruowały dwie wielkie międzynarodowe sieciowe kancelarie, w której było dwóch porównywalnej siły wspólników, każdy właśnie reprezentowany przez jedną z tych kancelarii i one. Stworzyły umowę, w której każdy ze spółników miał symetryczne uprawnienia i był jakby wyposażony w kolosalną ilość ciężkiej artylerii. Jak oni się skonfliktowali i wypalili z tego wszystkiego naraz, to się okazało, że jest absolutny pad, że nikt nie wie, co się dzieje, że jest kompletny chaos. Bo było to tak skomplikowane, tak złożone, tak wiele różnych było uregulowań, że okazało się, że prawnicy się wyłożyli na tym. A ich klienci przy okazji. Wtedy można zawrzeć dobrą ugodę. To też ma swoje zalety, oczywiście, ale nie o to chodzi, żeby kiedy się pisze umowę. Kluczowe, proszę Państwa, postanowienia w, każdym, w każdej umowie inwestycyjnej, w każdym term w zasadzie spotykane. Chciałem je krótko omówić, bo patrzę na czas, który płynie nieubłaganie. Zakaz zbywania udziałów, proszę Państwa. Zawsze macie zakazy zbywania udziałów w swoich umowach inwestycyjnych, ponieważ inwestorowi bardzo zależy na tym, żebyście przypadkiem nie zostawili go na okręcie, zwłaszcza jeżeli ten okręt tonie. I po to inwestuje, żeby founderzy ciągnęli ten wózek i robili biznes. Sytuacja, w której founderzy się ewakuują bez inwestora, jest w ogóle nie do przyjęcia i to zawsze będzie porządnie zabezpieczone, no chyba że ktoś się pomyli. To nie zmienia faktu, że Wy jako founderzy zawsze możecie próbować coś wynegocjować, jakąś swobodę. Bo jeżeli zostajecie w, w, w spółce, w której na przykład zatrzymujecie 75% udziałów e, i potem ta spółka ma jakąś fajną wartość i wystarczyłoby sprzedać 5% udziałów, żeby kupić domek z ogródkiem, a Wy nie macie domka z ogródkiem, a bardzo byście chcieli, to fajnie byłoby sprzedać te 5% udziałów i kupić domek z ogródkiem. A tymczasem, jak jest zapis, który mówi, że nie wolno, no to nie wolno. Więc ten totalny albo jednak częściowy zakaz można próbować jakoś negocjować. E, można negocjować okres trwania takiego zakazu e, sprzedaży udziałów, bo nigdzie nie jest powiedziane, że on musi być na zawsze. E, I oczywiście można w ogóle sobie to spróbować w jakiś sposób poluzować i negocjować warunki, na których inwestor zgodziłby się na częściowe na przykład wyjście wspólnika foundera ze spółki. Jednym z takich przykładów, one są dość obiektywne i tu najczęściej fundusze się zgadzają, chociaż zgadzają się na to dopiero w czasie procedury exitu. Mianowicie może się okazać, że korzystniej się wychodzi ze spółki, jak się najpierw przerzuci swoje udziały do jakiejś innej spółki, bo podatkowe jakieś względy wskazują na to, że warto tak zrobić. No i że takie właśnie przenosiny swoich udziałów do własnego wehikułu inwestycyjnego. To jest dobry powód, żeby, żeby strony się zgodziły na taki transfer. Tak czy inaczej, founder musi być przygotowany na to, że fundusz bardzo niechętnie patrzy na sytuację, w której właśnie founder ewakuuje się ze spółki częściowo, nawet bez funduszu. O zabezpieczeniu tego zbywania udziałów tuż troszeczkę nawet powiedziałem przy okazji właśnie tematu umowy spółki, bo nawet jeżeli fundusz inwestycyjny wejdzie do waszej spółki na 25%, to wprowadzi mechanizm, który będzie oznaczał, tak jakby skutkował tym, że bez zgody tego funduszu nie będziecie mogli sprzedać udziałów, a i w dodatku będzie to w umowie spółki. Więc ewentualna transakcja będzie nieskuteczna. Nie będzie trzeba nawet kary umownej przykładać do tego, żeby dało się to powstrzymać was przed sprzedażą udziałów i przed naruszeniem takiego zobowiązania. Prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia. No, za Państwa, za, intuicyjnie Państwo wiedzą o co chodzi. Ja chciałem pokazać to jako pewien przykład, kiedy klauzula umowna, która teoretycznie służy jednemu celowi, realizuje ten cel zupełnie inny. Prawo pierwokupu polega na tym, i często się je właśnie w umowach zapisuje, że jeżeli wspólnik chce sprzedać udziały, znajduje nabywcę. Umawia się z nim na bardzo konkretne warunki, podpisuje z takim nabywcą umowę warunkową i z tą umową warunkową wraca do drugiego wspólnika i mówi, zobacz, mam takie warunki sprzedaży udziałów. Bierzesz, masz pierwszeństwo. Bierzesz, jak bierze, to od razu umowa zawarta. Jak nie bierze, to można sprzedać temu pierwszemu. Oczywiście z zastrzeżeniem, że wszystkie inne obowiązki państwo wykonali, wszystkie inne ograniczenia umowne akurat w danym momencie nie były aktualne. Tak działa prawo pierwszeństwa i teoretycznie wspólnik, jeden wspólnik, drugi wspólnik, obaj wspólnicy, czy dziesięcioro, ile ich tam jest w spółce, każdy może być zainteresowany, żeby zamiast spuszczać kogoś nowego do spółki, to w pierwszej kolejności samemu spróbować kupić takie udziały. No Racjonalne. Tymczasem yy, w praktyce taki zapis może mieć zupełnie inne skutki. Bo wyobraźcie sobie Państwo teraz, że nie mówimy o startupie, który ma. W ogóle nie ma nic jeszcze, tak? Dopiero zaczął działać. Tylko o spółce, która po roku dwóch, trzech jest już całkiem fajną firmą, z wartą spore pieniądze. Teraz jesteście wspólnikiem większościowym, który znalazł inwestora, który chce zapłacić ciężką forsę za wasze 75%. Idziecie do niego i mówicie. Słuchaj, no może skoro jesteś taki zainteresowany, no to zawrzejmy umowę warunkową, bo ja mam wiesz, to prawo pierwokupu na, na karku tego drugiego wspólnika. I ten inwestor mówi, jak przyniesiesz mi papier, że on się zrzeka, tego prawa pierwokupu, to ja się w ogóle zainteresuję głębiej. Bo ja nie będę inwestował ciężkich pieniędzy w audyt, w przygotowanie papierów, badanie swojej spółki, żeby się dowiedzieć, że po podpisaniu te, tych wszystkich kwitów i zrobieniu całej tej operacji, Twój wspólnik kupuje po prostu w moje miejsce. I proszę zobaczyć, taka klauzula, która czym teoretycznie służy zupełnie czemuś innemu, skutkuje ogromnym utrudnieniem sprzedania udziałów. Nie zawsze tak musi być, ale może tak być. Fundusz inwestycyjny, na przykład, będzie zwalczał prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu dla siebie nałożone zawsze, właśnie dlatego, że to ogromnie utrudnia transakcje. Im większa wartość, im większe jako stopień komplikacji, tym bardziej utrudnia. Ale Wy i tak powinniście, zwłaszcza jeżeli macie większościowy pakiet w spółce, utrzymujecie większościowy pakiet w spółce, powinniście i tak się starać, żeby to prawo pierwokupu mieć. A to dlatego, że no to właśnie pozwala budować pewien scenariusz na zupełnie nowe otwarcie. Wielokrotnie się zdarzało, że do spółki wchodził fundusz inwestycyjny albo inwestor, Angel, wszystko jedno, inwestor branżowy, jakikolwiek, którego obecność, poza tym, że pierwsze pieniądze oczywiście jakiś włożył, wkrótce okazywała się pomyłką i dla tego funduszu, i dla founderów, i dla samej spółki. Nie było wartości dodanej, nie było współpracy, słaba bardzo sytuacja. I taki, takie prawo pierwokupu, to jest okazja dla fundera, żeby powiedzieć: Nie możesz się sprzedać tam komukolwiek, ale jak już będziesz się sprzedawał, to przyjdź najpierw do mnie, e, może ja to kupię, może się umówię z innym funduszem, który cię zastąpi. I takie prawo pierwokupów się może wtedy bardzo przydać. Tagalog, proszę państwa, to jest taka instytucja, e, oczywiście pochodzenia anglosaskiego, ale już bardzo też rozpowszechniona i bardzo. Istotna, bardzo dla founderów też ważna, żeby o nią dbać, żeby ona się w umowie znalazła. Polega na tym, że wspólnik jeden, czasami obaj czy, czy wszyscy wspólnicy w spółce wzajemnie, najczęściej to jest także jeden raczej w stosunku do drugiego wspólnika, zobowiązuje się, że jeżeli będzie wychodził ze spółki, to pozwoli temu drugiemu się przyłączyć. Wyobraźmy sobie zatem sytuację, że macie w spółce. E, Dwóch wspólników po 50% udziałów i e, jeden z nich znalazł nabywcę i zamierza się ewakuować. Przepraszam, może jeszcze trochę zmienię ten, ten przykład, żeby był bardziej taki oczywisty. E, po drugiej albo po trzeciej rundzie finansowania macie wspólnika, który jest większościowy, ma 51% udziałów. A wy jesteście wspólnikiem mniejszościowym. E, wystarczy, że sp ktoś sprzedaje 51% udziałów i władza w spółce przechodzi w inne ręce. A wy ciągle jesteście w tej pozycji mniejszościowego wspólnika, władza się zmieniła, wy nadal nic nie macie do gadania. Jeżeli macie prawo tagalong, jesteście uprawnieni z takiego prawa, to możecie się przyłączyć do transakcji tego większościowego wspólnika. Kiedy on będzie sprzedawał, cashował się i wychodził, to wy możecie powiedzieć, ja też chcę na tych samych warunkach. Taki jest sens prawa tagalong. Yy, nie do przecenienia z bardzo wielu yy, powodów. Bardzo zachęcam, żeby o nim pamiętać i go pilnować. Nie, nie jakby unikać sytuacji, kiedy wy jesteście tylko zobowiązani do przestrzegania. Proszę bardzo. Dokładnie tak. No, oczywiście. Na tym polega problem. tak? Bardzo prawdopodobne, może tak być. Pan zadaje takie jakby oczywiste spostrzeżenie, prawda? że ten nabywca on chce kupić 51% i ma kasę na 51%, a nie na 100%. No dobrze, tylko chodzi o to właśnie, żeby nie zostać w spółce, w której jeszcze niedawno miał pan wspólnika sympatycznego i takiego, którym w ogóle pan ufał, a nastąpiła zmiana i okazuje się, że ten, co kupił 51%, to w zasadzie jest spółka z tej samej branży konkurencyjna, której celem jest zabicie pana spółki. I dlatego właśnie nie chcę kupić całej reszty. Więc yy, to jest takie, właśnie dlatego bardzo zachęcam do szczegółowego zastanawiania się zawsze nad tą klauzulą. Ona może mieć bardzo, bardzo istotne znaczenie. Zresztą fundusze inwestycyjne też bardzo chcą mieć to uprawnienie, to znaczy właśnie w sytuacji, mimo że ograniczają fundarom zbywanie udziałów na różne sposoby, to na koniec i tak, na wszelki wypadek, dopisują sobie prawo taga czyli mówią, jeżeli founder, większościowy wspólnik będzie chciał się ewakuować, to ma tak ułożyć transakcję, żeby mnie też ktoś kupił, żebym nie został w tej spółce yy, wbrew swojej woli. Bo to jest oczywiście uprawnienie, to nie jest obowiązek. O obowiązku powiemy sobie za moment. Yy, tak. Tu. Właśnie, obowiązek, czyli draga dragalong. Yy, to jest konstrukcja prawna, która polega na tym, że wspólnik zobowiązany ma na żądanie drugiego wspólnika, który wychodzi ze spółki, obowiązek się sprzedać. Też musi sprzedać swoje udziały. Yy, Teoria jest następująca. Fundusz inwestycyjny ma horyzont czasowy jakiś. Nie może w nieskończoność być wspólnikiem w spółce. Po pięciu latach, pięć razy drzwi, bardzo nerwowo zaczyna się zastanawiać nad tym, że czas najwyższy wyjść ze spółki. No i wyobraźmy sobie, że ma na przykład, nie wiem, mniejszościowy pakiet udziałów, większościowy pakiet, wszystko jedno. Eee, a nabywca jest jeden. Oferuje nawet jakieś niezłe warunki, ale mówi, ja chcę kupić 100%. Nie interesuje mnie 51% ani 75%. Chcę kupić 100% i pozbyć się wszystkich wspólników w tej spółce. Mam zupełnie inne plany dla mnie. Wszystko jedno. Ma tysiąc powodów. I fundusz mówi, ja muszę wyjść, a ty nie chcesz sprzedać. I właśnie wtedy fundusz mówi, muszę mieć draga. Muszę mieć taką klauzulę, która przymusi foundera, founderów do sprzedania udziału w takiej sytuacji. To jest moment właśnie wybrany przez inwestora, warunki ustalone przez inwestora, bo to nie jest tak, że wy wtedy zaczynacie negocjować warunki. Inwestor już wynegocjował warunki, a wy macie tylko podpisać papiery. W całości możecie swoje, swoje udziały, musicie sprzedać albo w części, zależy się od tego, jakie tam zapisy w danym wypadku są i pod rygorem, oczywiście. Tym rygorem w pierwszej kolejności są gigantyczne kary umowne, ponieważ. Inny sposób wymuszania tej sprzedaży jest bardzo trudny. W ogóle klauzula draga long jest niesłychanie trudna do takiego napisania, żeby ona była potem egzekwowalna. I teraz ta teoria, dlaczego fundusz potrzebuje tego draga. No, jakoś tam się może trzyma kupy, jak się o tym mówi, ale w praktyce, proszę Państwa, nie ma dragów. Nie zdarzają się, nie słyszałem jeszcze o sprawie sądowej, w której ktoś procesowałby się od regalą. I wynika to z bardzo wielu kwestii. Po pierwsze, wyobraźmy sobie taką sytuację. Fundusz ma jakiegoś nabywcę na udziały, ale wy bardzo nie chcecie mu sprzedać. Dlaczego nie chcecie mu sprzedać? No Najczęściej dlatego, że proponuje za mało. Ewentualnie dlatego, że jest to podmiot, który właśnie jest na przykład konkurencyjny wobec spółki, jego celem jest zlikwidowanie tej spółki, a Wy kochacie swoje dziecko i chcecie, żeby się rozwijało. W ogóle wierzycie w potencjał tej spółki, nie zamierzacie jej sprzedawać. W danym momencie, uważacie, że to się za dwa lata sprzeda za 10 razy więcej. Sytuacja, w której stoicie wobec przymusu sprzedania się w taki, takiemu inwestorowi, takiemu zewnętrznemu podmiotowi, to jest sytuacja fatalna. To znaczy jak się zastanowić, kiedy to miałoby się zrealizować, to to jest sytuacja absolutnie fatalna. I teraz są w związku z tym, muszę powiedzieć, takie dwa warianty. Pierwszy jest taki, że drak jest tak skonstruowany, że wy stoicie twarzą do ściany, z rękami do góry, a częścią garderoby opuszczoną i czekacie, co się wydarzy. To jest sytuacja moim zdaniem nie do przyjęcia. Ja zawsze, jak negocjuję. Umowy inwestycyjne, to zwalczam taką sytuację do upadłego, bo no nie można być tak kompletnie bezbronnym i czekać, aż ktoś przejmie moje udziały. Drugi wariant jest taki, że skoro fundusze się upierają przy tym dragu, a zawsze się upierają, chociaż, jak mówię, niekoniecznie jest to racjonalne, niekoniecznie, przypadam, nieracjonalne. To jest racjonalne, ale upierają się jakby no, pomimo tego, że w praktyce to się nie zdarza praktycznie. No to tak to trzeba ułożyć, żeby miało to ręce i nogi, żeby to nie zdarzyło się w sytuacji, w której można nadużyć tego prawa. Krótko mówiąc, żeby to się nie zdarzyło w sytuacji, nie, nie zdarzyło się tak, że to jest nadużycie. I tutaj może taka jeszcze dygresja, bo można powiedzieć tak: skoro umawiacie się z jakimś funduszem inwestycyjnym. W tym funduszu inwestycyjnym pracują poważni ludzie, którzy dbają o swoje nazwiska i nie robią ruchów, które po pierwsze y, naraziłyby ich inwestycje na szwank, bo oni właśnie wtedy stracą twarz wobec swoich inwestorów i nie będą robić kolejnych dealów. Po drugie, y, no też jakby zależy na tym, żeby zarobić pieniądze, żeby nie stracić. Y, po drugie jakbyście im w ogóle nie ufali no to byście z nimi nie zawierali umowy i odwrotnie, oni też jednak jakiś minimalny poziom zaufania do was okazują, skoro chcą włożyć w was pieniądze. Nie do końca swoje wprawdzie, ale jednak. Um, to jest, można powiedzieć tak, no skoro robię z nimi interesy, no to nie mogę zakładać, że to są bandyci, którzy mnie czyhają na mnie, żeby mnie okraść. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy zapisy umowne, które pozwalają zarobić dodatkowe 10 milionów złotych bez naruszania przeprawa i bez szczególnego trudu, to ktoś z nich skorzysta, czy zakładamy, że z nie skorzysta, bo jest fajny? To jest ten dylemat. Eee... Więc z Dragiem trzeba po prostu ostrożnie. Eee... A właśnie tak, ograniczenia w zbywaniu udziałów przez inwestora. No bo jak Państwo wpuszczacie fundusz inwestycyjny na 25%, to możecie dojść do wniosku, że chcielibyście mieć kontrolę nad tym, komu fundusz sprzeda te udziały, tak? I że na przykład nie chcecie, żeby już po roku fundusz wyszedł i wpuścił wam w to miejsce inwestora, na przykład z Białorusi, albo jakiegoś innego niefajnego inwestora. Więc możecie próbować wynegocjować. Zapisy, które będą ograniczały zbywalność udziałów przez fundusz. I to się, proszę Państwa, zdarza, ale rzadko, bo fundusze z zasady mówią: my musimy mieć swobodę zbywania udziałów, to jest nasza zasada. My po to bierzemy udziały, żeby je sprzedać. I nie możemy wobec, wobec naszych inwestorów być w takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie wyjść z inwestycji tak z zasady, właśnie dlatego, że ktoś nas kontroluje pod tym względem. Ale to jest kwestia negocjacji, pozycji negocjacyjnej i tego, jak bardzo są napaleni na wasz startup. Elementem bardzo istotnym, jeszcze jeśli chodzi o kształtowanie, właśnie do ujęcia w termicicie, oczywiście do ujęcia w umowie spółki i umowie inwestycyjnej, jest kwestia podwyższania kapitału zakładowego. Panowanie nad tym, ile jest udziałów w spółce i kto je ma, to jest w ogóle no, całe sedno umowy inwestycyjnej. Można powiedzieć, że to jest trzy czwarte całej umowy inwestycyjnej. Więc podwyższenie kapitału zakładowego. Też zawsze jest ściśle regulowane, i wy yy, w zasadzie wszystko jedno, czy sprzedacie 10%, czy 90%, właściwie stracicie panowanie nad, znaczy, znaczy, stracicie swobodę w tym zakresie na 100%. Znaczy, że nie, żaden fundusz nie pozwoli ro, jakby rozwadniać się, z angielskiego anti-dilution to są postanowienia anti-dilution, czyli przeciwko rozwodnieniu. Yy, yy, żaden fundusz nie pozwoli dorobić sobie jakichś udziałów. I nagle prawda, miał 25%, a ma 2,5%. Kapitał z 5 tysięcy urósł do 50, a, a, a wszystkie udziały wyzgarnęliście z jakieś drobne pieniążki. Na coś takiego nikt nie pozwoli. Ważne jest, żebyście wy nie pozwolili na to samo w drugą stronę, prawda? I, I tutaj musicie tego dopilnować. Yy, pilnujecie w związku z tym trzech aspektów. Po pierwsze, tak zwane no, zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego polega na tym, że jak ktoś ma dwie trzecie współce ZOON, na przykład, albo trzy czwarte spółce akcyjnej, no to zwołuje zgromadzenie, podwyższa, uchwala podwyższenie kapitału zakładowego. Yy, każda umowa będzie tutaj coś ograniczała. Jeżeli fundusz nie będzie miał tyle udziałów, żeby zablokować tą uchwałę, to tak napisze umowę spółki, żeby jednak wymagana większość była odpowiednia. Yy, Wy też musicie pilnować, żeby nie znaleźć się w sytuacji na przykład, za planu, jak, kiedy widzicie drugą, trzecią rundę inwestycyjną i już widzicie, że na końcu tego dnia to wy będziecie mieli 25%, a nie 90% tak jak teraz, to wy też możecie powiedzieć, podwyższanie kapitału zakładowego bez mojej zgody oczywiście, ale tylko większością 90%. O tym trzeba pamiętać. Zaplanowane podwyższenie. Otóż bardzo często w umowach inwestycyjnych można znaleźć postanowienia, które mówią: jeśli nie dowiedziecie wyników za 23, to mam prawo po nominale, czyli za grosze, objąć dodatkowe 5% udziałów. A jeżeli nie dowiedziecie wyników za kolejny rok, to jeszcze więcej. I takie rzeczy się zapisuje w umowie, zabezpiecza oczywiście potem przymuszenie Was do tego, żebyście przegłosowali. E, takie zaplanowane podwyższenie kapitału zakładowego. Można się tak umawiać. Można się umawiać oczywiście w drugą stronę i powiedzieć inwestorowi, jeżeli wyniki spółki za rok taki i taki będą 200% lepsze niż planujemy, to ty mi oddasz trochę udziałów albo pozwolisz za groszę objąć trochę nowych udziałów. Daleko idąca elastyczność. No i jeszcze wymuszone podwyższenie kapitału zakładowego to jest właśnie taka sytuacja, kiedy w umowie już jest napisane, że w określonych okolicznościach wasze udziały albo są umorzone, albo przejęte, albo pojawią się nowe właśnie udziały w ramach podwyższenia kapitału, które obejmie inwestor albo jakiś inny podmiot, a Wy możecie znowu co najwyżej się podpisać pod tym, a jak nie, to kara umowna. Na koniec chciałbym Państwu przedstawić jeszcze kilka takich podsumowujących rekomendacji. W negocjacjach z funduszem inwestycyjnym, z dużym partnerem, e, nie ma powodu, byście z góry akceptowali takie hasła jak to standard rynkowy. Standardem rynkowym jest to, że jest jakiś Dragalong, ale jak on jest skonstruowany, to już nie jest absolutnie żaden standard rynkowy, ponieważ w każdej umowie jest to uregulowane trochę inaczej. I w ogóle, jakby. Teoretycznie tych umów inwestycyjnych, umów wspólników, umów spółek mamy setki, rocznie, tysiące nawet, ale każda jest jednak inna. I twierdzenie, że to jest standard rynkowy, to zawsze tak jest. To w ogóle nie ma o czym dyskutować. To musi tak być. Musicie złożyć oświadczenie, że w sprawach podatkowych i w ogóle w każdej dziedzinie działalności waszej spółki wszystko jest perfekt i bez gadania. To jest klasyk z koń drogą wszystkich umów inwestycyjnych, że się oczekuje od was takiego oświadczenia. Na 20 stron rozpisane szczegółowe oświadczenia, tak zwane Reps and Warranties, e, też ładne słowo po polsku, e, że w każdym punkcie działalności Waszej spółki, w zakresie prawa spółkowego, podatków, prawa pracy, danych osobowych, umów, wszelkich, wszelkich, wszelkich administracyjnych, wszystko jest perfekt. No to każdy wie, że nawet stragan z pietruszką nie jest perfekt w każdym obszarze prawa, prawda? I inwestor też to wie, ale oczekuje, żebyście to podpisali to nie jest standard rynkowy, albo inaczej, może i standardem, albo typowym praktyką jest oczekiwanie takich oświadczeń, ale również typowe jest to, że się negocjuje odpowiedzialność za coś takiego, ogranicza odpowiedzialność za terapię i wkłada różnego rodzaju klauzule, które powodują, że nie odpowiada się za każdą bzdurę albo za coś, co jest oczywiste i wszystkim wiadomo. Um. Drugie hasło, które też słyszę bardzo często, jako fundusz inwestycyjny musimy to mieć. To jest po prostu dla nas, to jest must have, nie, nie, nie może być inaczej. To nawet teoria negocjacji podpowiada właśnie, że robienie takiego, taki, taki klasyczny argument negocjacyjny, właśnie. Ja mam takiego, tak KNF mam na przykład nad sobą, albo ten w Luksemburgu, takiego audytora, i on mi kazał to wpisać do umowy. Ja nie mogę inaczej. Więc jak coś takiego słyszycie, to możecie od razu się roześmiać, bo to najczęściej jest blef. Nie zawsze, ale trzeba sprawdzić. Prawda? Umowy pisze się na czas konfliktu. Nie zakładaj dobrej woli partnera w przyszłości. No To jest, proszę Państwa, takie czarnowictwo. Prawnik ma obowiązek rozpatrywać czarne scenariusze. I oczywiście można powiedzieć, że. No właśnie to, to, no to jest takie z góry założenie, że mam do czynienia ze złodziejem. Co jest nie w porządku, niefajne, ale z drugiej strony, gdyby fundusz z kolei z takim pełnym zaufaniem do Was przychodził, to by nie dawał Wam do podpisania tych 20 stron oświadczeń, nie pakował wszystkich możliwych kar umownych za każde naruszenie i wielu innych rzeczy. I Wy musicie w jakimś sensie za tym nadążyć i po prostu pilnować tych zapisów. Tam nie może być takiej sytuacji, że na koniec, przy wychodzeniu ze spółki, Ktoś ma uprawnienie, żeby was zrobić w jajo, a wy liczycie na to, że po prostu z niego nie skorzysta, bo jest fair, jest sympatycznym gościem. Bo po prostu inwestor profesjonalny, działając absolutnie zgodnie z prawem, y, będzie egzekwował swoje uprawnienia. To jest jego wilcze prawo i to jest oczywiste, i w wy, zasadzie wy też powinniście tak działać. Egzekwuje swoje uprawnienia. Takie ma, to skorzysta. No, to już kiedyś wspomniałem, pamiętaj, że inwestor profesjonalny musi kiedyś sprzedać udziały. Z góry umawiajcie się na cywilizowany proces wyjścia. To jest moja rekomendacja, ja to staram się stosować w umowach. To znaczy, zanim strony zaczną stosować jakieś dragi, jakieś przymusy dotyczące wychodzenia ze spółki, powinny po prostu współpracować przy exicie. I to jest skądinąd naturalne, Jakby najczęściej tak się dzieje, że strony, nawet jak się nie lubią, to koniec końców dla pieniędzy współpracują ze sobą, żeby dobrze wyjść ze spółki. Ale to można również uregulować i moim zdaniem należy regulować w umowie jako etap obowiązkowy, zanim zacznie się stosować jakiegoś rodzaju sankcje i przymusy. Nie ma powodu, to się w ogóle nie zdarza, żeby szedł sobie fundusz inwestycyjny ulicą, sprzeciwka idzie jakiś koleś i mówi – Kupię od ciebie to za 10 milionów. A on mówi: Dobra, mam tu draga na wspólnika, zaraz sprzedajemy. Tak się nie dzieje, prawda? Takie procesy, chyba że są ustawione. Ale jeżeli nie są ustawione, jeżeli to jest obiektywna transakcja, to trzeba rozesłać memorandum inwestycyjne, trzeba zrobić audyt, trzeba sprawdzić tego nabywcę. I to się najlepiej robi razem. Nie ma powodu, żeby jedna strona narzucała drugiej taką transakcję. Ale pamiętajcie o tym, że fundusz musi wyjść. Tak? Znaczy to, to jakby trzeba z góry zakładać. To jest taki, yy, nie, nie umawiacie się na, z perspektywą roku, dwóch, tylko myślicie od razu o tym, co będzie w momencie, w którym fundusz postanowi wyjść i fundusz w zasadzie zawsze komunikuje. Wyjdę za trzy lata, za cztery, za pięć, najdalej no za sześć. I Wy musicie wiedzieć, jak to będzie wyglądało. No i róbcie crash testy. Tak to określam sobie. Czyli budujecie scenariusze konfliktowe, scenariusze trudne, i sprawdzacie, jak Wasza umowa zadziała. I to do pracy z prawnikiem jest świetne, świetne rozwiązanie. Wy budujecie scenariusze konfliktowe, a prawnik Wam odpowiada, co się wydarzy. Bo dzięki temu właśnie wiecie, co podpisaliście albo co, co, co Wam jest przedstawione do podpisu. Dziękuję bardzo. Czy mogę odpowiedzieć państwu? Dziękuję. Wielkie dzięki Olgierd. Teraz czas na pytania z sali, także śmiało. A jak to jest z tą formą prawną, która według pana obecnie jest najlepsza na zakładanie startupu? Nie... Myślę, że spółka zo jest cały czas najprostszą, najzręczniejszą i najtańszą formułą. Startupy generalnie wszystko, co zarobią, reinwestują, więc kwestia tego, że spółka zo jest marnie opodatkowana, też nie boli, bo, no bo właśnie się wszystko, co się za, zarobi, to się inwestuje, więc to nie jest szczególnie trudne. E, e, taka jest moja. A powiedz. jak w pana opinii sprawdza się PSA? No, tak średnio bym powiedział. No, generalnie ludzie próbują, ale forma prawna jest trzeciorzędna. Forma prawna jest trzeciorzędna. PSA jest świetny do crowdfundingu. Do crowdfundingu. Dzięki. Mam takie pytanko odnośnie pozyskiwania kapitału. Z Polski, zarówno jak i z zagranicy. Jak jej kraj najlepiej wybrać? Czy w ogóle jest taka odpowiedź, skąd najlepiej wziąć ten kapitał? Czy z Polski, czy z innych części? I tutaj chciałbym poruszyć temat Białoruś. Wspomniał Pan o Białorusi. Czy mógłby Pan rozwinąć tą myśl? To, no, zacznę od końca. Ten przykład z Białorusi był raczej takim e, e, ironiczny, jako nie, niechcianego inwestora. Natomiast jeśli chodzi o to, skąd wziąć kapitał, to nie jest pytanie do prawnika. Moje doświadczenie jest takie, że jest bardzo wiele funduszy inwestycyjnych w Polsce, które korzystają z kapitału zgromadzonego za granicą, ale. Um, przy naprawdę sporym moim doświadczeniu nie mogę sobie przypomnieć, żeby był fundusz inwestycyjny, który by w startup inwestował, bo przy większym, na, na większym poziomie, w, w już kolejnych, no właśnie na kolejnych poziomach rozwoju, to owszem, oczywiście inwestują w fundusze zagraniczne, które mają siedziby za granicą. Natomiast w startupy w Polsce moim zdaniem w 90 chyba paru procentach inwestują w fundusze, które mają tutaj siedzibę. Więc to są fundusze jakoś tam spolszczone, tak? One mogą pochodzić, mieć jakieś korzenie za granicą, ale, ale mają siedzibę tutaj. Natomiast to generalnie jest to pytanie jakby nieprawnicze nie, nie i nie, nie chciałbym tutaj się jakoś bardzo wypowiadać. Umowy bardzo się różnią, jak ma pan takie doświadczenie, oczywiście. Jeżeli chodzi o zagraniczne umowy i polskie umowy? Właśnie powiedziałem, że nie mam doświadczeń z funduszem zagranicznym, jeśli chodzi o startupy. Natomiast inwestorzy profesjonalnie, czy inaczej, inwestorzy branżowi, którzy kupują polskie spółki, to generalnie to jest taki obyczaj, ale on jest oczywisty, on jakby wynika z, z pewnej konieczności. Polską spółkę, wszystko jedno, czy firma, czy inwestor pochodzi z Ameryki, czy z Europy, czy, czy z jeszcze jakiegoś innego zakątka kraju, świata, kupuje się na prawie polskim. W związku z tym taki inwestor bierze polską kancelarię, w sensie jakąś sieciówę najczęściej yy, i to ona mu obsługuje proces inwestycyjny. Yy, więc to nie jest tak, że no miałem jakieś do czynienia rzeczywiście z taką sytuacją, że, że, że w sali konferencyjnej siedziałem z prawnikami z Niemiec, polskimi prawnikami, a na, na, na telefonie wisiał jeszcze prawnik z Londynu, a to była masakra takie negocjacje, gdzie każdy z nich, oni najpierw ze sobą musieli wynegocjować różne rzeczy, a dopiero potem ze mną. Yy, Natomiast nie, generalnie jest tak, że, że to nie zauważy Pan różnicy. Tym bardziej, że te umowy inwestycyjne, one właśnie są oparte na wzorach anglosaskich. Znaczy, to nie Polacy wymyślili stustronnicowe czy dwustustronnicowe umowy inwestycyjne, tylko one przyjechały do nas z Ameryki i zostały jakby dostosowane do naszych, do naszych standardów. Takie ogólne dotyczące e, już umów. Zawartych. Powiedzmy, załóżmy, że te wszystkie czarne scenariusze, które pan mecenas tutaj ujął, są w umowie, jakiś startup to podpisał. Jakie on ma szanse na to, żeby coś z tym zrobić? Czy ma jakiekolwiek? Czy jeżeli już jesteś zapisany, to już koniec, kaplica i tak naprawdę mogą cię rozstrzelać, bo podpisałeś? Absolutnie, jest jeszcze całkiem sporo różnych, różnych opcji. Znaczy, po pierwsze, właśnie, jeżeli umowa jest bardzo skomplikowana, to na pewno się w niej parę razy pomylili i można te błędy wykorzystać, to po pierwsze. Po drugie jest pytanie o to, czy to jest fajny biznes. Znaczy jeżeli to jest fajny biznes, zobaczcie, to jest trochę jakby nagle się okazuje, że prawnik nie jest do niczego potrzebny, niestety, to jest przykre, ale tak może być. Jeżeli to jest fajny biznes i w nim są wspólnicy, Wy jesteście w funderzy w takiej spółce. Wszystko jedno, czy macie większościowy pakiet, czy mniejszościowy, ale jest duży, jakiś istotny. I wy jesteście sercem tej spółki. A biznes się kręci, rozwija się i widać, że za chwilę będzie warty 100 milionów. To wojna z wami jest cholernie niezręczną sytuacją. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś inwestor i on chce zapłacić te 100 milionów i fundusz już widzi, że wychodzi razy 20 z tej spółki po trzech latach. I nagle się okazuje, że jest skonfliktowany z własnym, ze wspólnikiem. Tak? Żaden poważny inwestor nie kupi spółki, w której wspólnicy są na siebie wściekli i walczą. Co więcej, jeżeli wy jesteście w zarządzie takiej spółki, a fundusz najczęściej jest tylko w Radzie Nadzorczej, to przecież żeby kupić spółkę właśnie trochę większą niż mikroskopijną, mikroskopijnych w ogóle nie kupują, prawda? tylko musi to być co najmniej już jakoś, jakoś tam prosperujący biznes. Żeby kupić taką spółkę, co trzeba zrobić? Audyt. Kto ma ten audyt przygotować? Kto ma przygotować spółkę do, do sprzedaży? Kto ma tłumaczyć wizję? Kto ma pokazywać wyniki? No zarząd, czyli founder najczęściej. I teraz taka sytuacja, że, że zapisy umowne, patrzycie na nie z przerażeniem i myślicie sobie, kurczę, ale podpisałem te trzy lata temu, kiedy nie miałem nic, a teraz zupełnie by to inaczej wyglądało, ale macie jeszcze tą, tą, tą dźwignię, że ta spółka funkcjonuje dzięki wam. I to jest pozycja negocjacyjna, którą jak nie ma innego wyjścia, to trzeba wykorzystać z całą bezwzględnością. Okej, okay, widzę, że jest jeszcze parę pytań. Dobrze. To może ostatnie te dwa pytania tak na szybko i e, zostawimy już to pewnie na networking. O, to mi, powinienem zostać szybko żelaznam. E, to ja chciałem spytać, czy... W praktyce, w praktyce, czy często wychodzi, że jest dużo takich dodatkowych emisji udziałów? Czy to raczej jest tylko tak, że kiedy wchodzi tam, nie wiem, kolejna jakaś runda, kiedy kolejny WISI wchodzi, to jest taka emisja? Czy nie wiem, jak na przykład wspólnicy się umówią na ileś udziałów i chcą kolejnego wspólnika, który ma być, nie wiem, programistą, powiedzmy dodatkowym, to robią dodatkowe 5% emisji. Czy to jest kosztowny proces, czy, czy raczej może być tego dużo? Nie ma tutaj absolutnej reguły, tak? Znaczy najróżniejsze sytuacje życiowe się zdarzają. Fakt jest taki, że jak już fundusz wchodzi do spółki, to Tworzy się pewien układ, znaczy właśnie jest jakby zbudowana umowa spółki, umowa inwestycyjna, która jest bardzo mało elastyczna najczęściej, tak? Znaczy ona przewiduje bardzo konkretne ustalenia między wspólnikami i e, oczywiście nie ma żadnego problemu formalnego, żeby ją zmienić, dodać nowego wspólnika, czy branżowego, czy, czy finansowego, czy właśnie dodać kogoś, czy nie wiem, no, wciągnąć jakiegoś człowieka wartościowego do spółki, dać mu jakieś udziały. E, często to rzeczywiście jest kosztowne w takim w obsłudze. Ale absolutnie można tak robić i, jakby, i tak się zdarza. Nie, nie potrafię panu powiedzieć jakoś statystycznie, że to się często zdarza albo rzadko. Generalnie też fundusze się zgadzają bardzo często na to, że jeżeli mamy oprócz founderów, mamy jakąś grupę kluczowych pracowników, może nawet nie od razu, bo na, przykład na początku startup jest malutki, ale po dwóch, trzech latach urósł i zatrudnił trzech, troje. Trzy dziewczyny super fajne i one są kluczowymi pracownikami. To wszyscy rozumieją, że trzeba im tam pół procenta udziałów, jeden procent udziałów motywacyjnie dać. I fundusz się zgodzi na to, żeby troszeczkę się posunąć i, 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 i dać. I może nie zawsze, tak, ale jakby tak się zdarza i takie, takie motywacyjne programy są wdrażane i to już właśnie po inwestycji, a nie przy jej okazji. Różnie. wielkie Dzięki ostatnie to pytanie obiecane i. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź i lecimy dalej. Ja mam pytanie odnośnie takiego wehikułu jak fundacja rodzinna. Czy sądzi pan, że to jest coś, co warto założyć, i po to, żeby było właścicielem formalnym tak naprawdę tylko startupu, a founder gdzieś tam jako fundator? Akurat się tworzę teraz jakąś fundację rodzinną, ale muszę powiedzieć, że to jest dla ludzi, którzy już wy, zarobili bardzo dobre pieniądze. To zupełnie nie widzę w łączności ze startupami. Być może okaże się za chwilę, że jak to często u nas, każdy nowy twór jest, przy, przydaje się do jakichś kombinacji podatkowych, i nagle się okaże, że, że, że każdy startupowiec zakłada fundację rodzinną. Ale na razie nie, nie, nie czy tak. Fundamentalnie zupełnie mi to nie pasuje, jedno do drugiego. Najpierw trzeba zrobić dużą firmę i jeszcze najlepiej właśnie nie mieć sukcesji, czyli dzieci nie chcą w niej pracować. I wtedy, jak już właśnie wartość tam jest taka ośmiocyfrowa, a najlepiej dziewięć, to wtedy do Fundacji Rodziny. Ale to, to, to takie, taka kolejność. Dziękuję bardzo. Fantastycznie jeszcze raz wielkie brawa. To był Olgierd Poremski z kancelarii poremski partnerzy. Ja tutaj.